Witam Państwa, to jest program Konkrety i Opinie. Flagowy, sztandarowy projekt PiS-u Rodzina 500+ jest już w Sejmie. Dzisiaj o nim będziemy rozmawiać w tym programie. Od razu przedstawiam gości, pani Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Halina Szydełko, poseł PiS, Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli, panowie dr Leszek Gajos, socjolog, dr Robert Pater, ekonomista i pan Mirosław Nowak, Nowoczesny. Witam serdecznie. To zacznijmy w takim razie, bo niektórzy mówią tak, właściwie opozycja mówi tak, miało być 500 zł na każde dziecko, jest 500 zł plus warunki. I tych warunków podobno jest tyle, że 50% rodzin nie będzie mogło z tego świadczenia skorzystać. Czy to prawda? 2 700 000 rodzin skorzysta z tego programu. Myślę, że to jest najbardziej szeroki, systemowy program kierowany do rodzin. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł otrzyma każda rodzina od drugiego dziecka i na każde kolejne do czasu ukończenia 18 roku życia. Natomiast w przypadku pierwszego dziecka będzie obowiązywał próg dochodowy. To jest 800 zł na członka rodziny, zaś w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200. Jesteście Państwo przekonani, że to, co trafiło dzisiaj do Sejmu, to jest projekt sprawiedliwy? Na pewno celem wprowadzenia tego programu jest wsparcie procesu wychowania dzieci przez państwo i nigdy dotychczas program, który byłby kierowany w taki sposób na wsparcie tego procesu, nie był przez państwo zaproponowany, a więc jego celem jest ułatwienie procesu wychowania dzieci i pokazanie, jak ważnym dla państwa, dla wzrostu dzietności jest wsparcie ze strony państwa. Ja zapytałem oczywiście o tę sprawiedliwość, bo państwo zdajecie sobie sprawę, że teraz w wielu polskich rodzinach, w wielu domach jest takie liczenie. Tyle nam wychodzi, tyle im wychodzi, my dostajemy, sąsiad nie dostanie, albo my nie dostaniemy, a sąsiad dostanie. Dlatego zapytałem o tę sprawiedliwość. Czy te kryteria, które zostały wprowadzone, progi dochodowe, to jest coś, co państwo w dalszym ciągu uznajecie jako spełnienie swojej na przykład obietnicy wyborczej? Ja myślę, że od czegoś trzeba zacząć. Oczywiście chcielibyśmy, aby to wsparcie, to świadczenie wychowawcze przysługiwało na każde dziecko, również na to pierwsze. Może też nie powinna być granica 18 roku życia, tylko do czasu ukończenia kształcenia. Ale tak jak mówię, trzeba od czegoś zacząć. W tej chwili budżet pozwala na tyle. Robimy tyle. Czy to jest dobry początek, zdaniem opozycji na przykład? Znaczy, każda dobra zmiana pomagająca rodzinom w Polsce to dobry początek. Natomiast ja uważam, że i my uważamy jako Nowoczesna, lider opozycji, że tego typu rozwiązania idą w złym kierunku, bo nie są rozwiązaniami kompleksowymi. Ja bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj dyskutować o pierwszym projekcie rządzących, który dotyczy polskich rodzin. Tylko że dzisiaj wpłynął ten wniosek. Pani pracowała na jego przygotowaniu. Tam były bardzo duże kontrowersje w samym łonie rządu, w którym kierunku pójść. My do końca nie znamy ostatecznych rozwiązań, jakie dzisiaj pani premier zaproponowała, więc trudno nam się do tego odnosić, ale co do zasady, uważamy, że kompleksowe rozwiązania są dużo bardziej skuteczne i zrezygnowanie, i musimy wcześniej czy później odejść od systemu rozdawnictwa wszystkim porówno, bo to wtedy oznacza tylko tyle, że ci, którzy faktycznie potrzebują pomocy, matki samotnie wychowujące dzieci, czy rodzice wychowujące niepełnosprawne dzieci, dla nich braknie pieniędzy, tych, które pójdą dla tych, dla których te 500 zł jest zupełnie odczuwalną kwotą. Nad tym warto się zastanowić w poprawce, którą wcześniej czy później do tego projektu trzeba wprowadzić, z czego na pewno zdają sobie rządzący sprawę. Czy z tego, co już dzisiaj wiemy o tym projekcie, wynika w sposób jasny i przejrzysty, czemu ten projekt, to wsparcie ma służyć? Czy to jest w miarę do ogarnięcia intelektualnie? Z punktu widzenia ekonomicznego tu musimy rozważyć dwie główne kwestie. No jest kilka oczywiście pobocznych. Pierwsza kwestia jest taka, że sytuacja materialna nie jest główną przyczyną dzietności. Doświadczenia światowe na to wskazują. Główną przyczyną dzietności jest wykształcenie kobiet, przede wszystkim skorelowane z rozwojem gospodarczym oraz kwestie kulturowe, jak patrzymy na religię, jak patrzymy na rodzinę.
A więc tutaj nie będzie to jakimś istotnym czynnikiem wpływającym na dzietność. Jeżeli już mówimy o sytuacji materialnej, to tutaj przede wszystkim raczej Polacy rozumieją ją jako sytuację na rynku pracy, a więc Polacy obawiają się, największą obawą Polaków według badań jest utrata lub nieznalezienie pracy. Więc to mogłoby być czynnikiem, który w pewnym stopniu poprawiłby dzietność, natomiast to rozwiązanie wydaje się, że nie będzie istotne pod tym kątem. Jest jeszcze druga główna kwestia, mianowicie prawie bezwarunkowe otrzymanie przez gospodarstwo domowe jakiejś kwoty finansowej, to oczywiście no jest dla nas pozytywne, dla nas, dla odbiorców. Natomiast z punktu widzenia ekonomicznego jest to czynnik tylko popytowy, a więc polityka keynesistowska, czyli wspomaganie gospodarki poprzez zwiększanie dochodów, przez zwiększenie wydatków państwa. Chciałbym, żebyśmy się na chwilę jeszcze do stalowej woli przenieśli, bo stalowa wola wspiera rodziny dodatkowym świadczeniem. Zauważył pan jakąś zmianę? Rzeczywiście jest tak, że jak się wprowadziło to świadczenie w konkretnym miejscu, to coś się zmieniło? Przede wszystkim trzeba tworzyć systemowe, kompleksowe rozwiązania. To, co dzisiaj robi Stalowa Wola jako miasto, jako samorząd, to jest tworzenie dobrego klimatu dla rodziny. Stąd becikowe samorządowe, dodatkowe 1000 zł jednorazowe jako wypłata dla rodziców, którzy są zameldowani na terenie Stalowej Woli. Ale my tutaj oczywiście chcemy korzystać z szerszego systemu tego, co dzisiaj rząd proponuje dla polskich rodzin. I tutaj trzeba bardzo jednoznacznie powiedzieć, że niecałe pół roku od rozpoczęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwości ten program zostanie wprowadzony w życie. Mieszkańcy polskie rodziny otrzymają tą wypłatę. Ja pana zapytam. Ja chciałem powiedzieć o tym, bo w toku tej dyskusji zapominamy, że kiedy rząd mówił, kiedy Prawo i Sprawiedliwość mówiło w kampanii wyborczej o tym, wszyscy mówili, że to jest niemożliwe do wprowadzenia. W momencie, kiedy jest to priorytetowy projekt, on wchodzi już w życie, można powiedzieć, do debaty sejmowej. Dzisiaj słyszymy głosy krytyki, że to nie tak, nie dlatego. Trzeba spytać, gdzie były wszystkie poprzednie ekipy, dlaczego polskie rodziny musiały tak długo czekać na takie wsparcie. Z punktu widzenia samorządu, jeżeli każda rodzina u nas, większość rodzin otrzyma taką kwotę, to jest to niesamowity zastrzyk dla budżetu rodzinnego. Ale trzeba pamiętać, że jest to również zastrzyk gotówki, który będzie krążył po naszych sklepikach, sklepach z odzieżą. To jest coś, co również napędza tą lokalną gospodarkę i my tutaj bardzo mocno kibicujemy. Ja muszę powiedzieć ze zdziwieniem pewien bunt samorządów, krytykę niektórych prezydentów, włodarzy, którzy o to przejmują się, że będą musieli realizować kolejne zadanie zlecone. Ja się bardzo cieszę, że właśnie samorząd będzie beneficjentem wydawania tych środków, że dzięki temu również na naszym rynku lokalnym będzie więcej środków do wydania. Natomiast jest to zadanie kompleksowe w porównaniu jeszcze do tego, że dzisiaj budujemy nowy żłobek, budujemy nowe place zabaw. Myślimy o rodzinie kompleksowo, a te działania rządowe tylko wspierają te wszystkie nasze lokalne projekty. No właśnie, jeżeli można odwołać się jeszcze do pana słów. Tak, oczywiście, to jest wspomożenie gospodarki, ale to jest tylko wspomaganie popytu, a więc za pomocą takiej polityki możemy wyjść z okresu dekoniunktury, w którym akurat nie jesteśmy w danej chwili, albo wzmocnić okres koniunktury gospodarczej. Natomiast oczekiwalibyśmy raczej po strukturalnej polityce rządu wspomaganie podaży, a więc akumulacji kapitału fizycznego czy ludzkiego. Tutaj mam też na myśli oczywiście liczbę i strukturę ludności. No akurat ten czynnik, nie powiedziałbym, że byłby, że będzie skierowany w stronę właśnie tego akumulacji kapitału ludzkiego i wspomagania tego długofalowego wzrostu, a tylko krótkookresowe. No tylko, właśnie, że polskim rodzinom zabrakuje dzisiaj do zamknięcia od pierwszego do pierwszego i to 500 zł jest również tym ratunkiem, że możemy pójść na zakupy, możemy kupić podstawowe produkty. Ja rozumiem, że są bardziej może jakieś strukturalne potrzeby w naszej gospodarce, ale jest to jednak duży impuls środków, które będą krążyły po naszym rynku i pomogą rodzinom zamknąć ten cykl miesięczny od pierwszego do pierwszego. O cykl miesięczny teraz zapytam, czy pieniądze zawsze rozwiązują problemy społeczne? No chyba rzeczywiście to nie jest największy problem w pieniądzach. Proszę Państwa, po wojnie było nas 24 miliony,
i 24 miliony Polaków urodziło 800 tysięcy ludzi. Ci, którzy aktualnie są w wieku rozrodczym, to są po stanie wojennym, to jest rocznik 80 i następne. Ich urodziło się ponad 600 tysięcy. Ponad 600 tysięcy jesteśmy w okresie wyżowym. Rodzi ledwie co 420 tysięcy. Na pewno ci ludzie po wojnie nie byli w takiej kondycji materialnej, żeby urodzić tyle dzieci. Statystyczna Polka urodzi 1,39 dzieciątka. Żeby była reprodukcja prosta, musiałaby urodzić 2,11. Więc gdzie jesteśmy? Dlatego pani poseł, jeszcze się program nie zaczął, a pani już wie, że będzie 2 700 000. Ja bym troszeczkę... Rodzin, które skorzystają. Ja bym troszeczkę po owocach ich poznacie. Dlatego próbujmy mówić za 2-3 lata, czy ten projekt się spełni. Kolejna kwestia, która tutaj jest. Mówicie państwo o kompleksowym. To nie jest kompleksowe rozwiązanie. Jeśli popatrzymy na dziecko, to dziecko funkcjonuje w takiej triadzie. Z jednej strony jest rodzic, ten rodzic musi zarobić na to dziecko, a więc jest firma, i trzecia strona to jest system edukacyjny. I jeśli mówiłoby się o kompleksowym rozwiązaniu, to trzeba byłoby wesprzeć te trzy podmioty. Bo teraz proszę popatrzeć, no siedzą naprzeciwko nas panie, jeśli młoda mama odchodzi od pracy na 2 lata, to jeśli ona wraca do pracodawcy, to pracodawca bardzo niechętnie ją przyjmuje, bo ona jest taka lekko niepełnosprawna, bo się pozmieniały przepisy, bo zmieniła się sytuacja na rynku i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym, jeśli mielibyśmy mówić o kompleksowym rozwiązaniu, to co częściowo do pana doktora bym się odwołał, to po prostu trzeba byłoby wspierać te wszystkie podmioty. Natomiast wsparcie tylko i wyłącznie finansowe jest działaniem, gdzie te pieniądze mogą się świetnie zrewanżować, ale wcale nie muszą. Kolejna rzecz. Jeśli to jest 18 lat po 500 zł, to jak sobie policzyłem, to jest około 100 tysięcy złotych na każde jedno dziecko. Natomiast z badań ekonomistów, socjologów wynika, żeby wychować dzieciątko od zera do 25, z tego co wiem, pan redaktor ma dzieciątko, które studiuje poza Rzeszowem, automatycznie jest to wydatek, różnie się liczy, od 400 do 700 tysięcy. Panie doktorze, bardzo dziękuję za wprowadzenie tego wątku osobistego, ale nie będziemy go kontynuować. Mam pytanie w związku z tym, czy ci krytycy tego systemu, którzy mówią, no właśnie, czy Prawo i Sprawiedliwość zdaje sobie sprawę, jakie będą konsekwencje na przykład na rynku pracy po wprowadzeniu takiego świadczenia? Czy część osób nie będzie rezygnować celowo na przykład z pracy? Czy nie będzie marnotrawienia pieniędzy? Czy te punkty krytyczne jakoś wpłynęły na ten projekt? Panie redaktorze, panowie przedstawili szereg argumentów, ale pomijają cel, dla którego ten program został wprowadzony. Tym celem jest pomoc państwa w procesie wychowania dzieci. I nie możemy mówić, że względy natury ekonomicznej, kształtowanie podaży czy popytu decyduje o tym, czy ten program jest prowadzony. Nie, to jest jego istotą. Jego istotą jest wsparcie dla polskiej rodziny. Gdy chcemy mówić o sprawiedliwości w odniesieniu do tego świadczenia, każde drugie i następne dziecko, a po spełnieniu kryterium dochodowego, także pierwsze dziecko ma możliwość otrzymania tego świadczenia. Więc czy nie jest to sprawiedliwe? Możemy dyskutować o tym, czy rzeczywiście ta granica 18 lat jest granicą wystarczającą, ale należy założyć, że ten proces wychowania dziecka osiąga pewną granicę w wieku lat 18, a więc jest pewna racjonalność i przesłanka, która wyraźnie wskazuje, że ten 18 rok życia nie jest zupełnie przypadkowy. Kolejna rzecz, marnotrawienie ewentualnie tych środków. My wychodzimy z założenia, że rodzic jest najlepszym przyjacielem dziecka i rodzic wie, co jest dziecku potrzebne, a zatem mając określone środki,
celowo wskazane na wychowanie swojej pociechy przeznaczy na to, co temu dziecku jest potrzebne. Czy to będą buty, czy zapewnienie środków na wychowanie i edukację jego dalszą, to jest sprawa rodzica. Są oczywiście w projekcie także mechanizmy pozwalające na ewentualną korektę przypadków, gdyby środki te były wydatkowane niezgodnie z celem ich ustanowienia i takie mechanizmy na pewno będą wdrażane. Ja oczywiście pytając o tę sprawiedliwość też miałem na myśli taką wypowiedź jednego z lewicowych polityków, który dał taki skrajny przykład. Powiedział, samotna matka wychowująca dziecko nie dostanie, a bogaty mecenas z trójką albo czwórką dzieci dostanie i jeszcze podziękuje. To nie jest zasiłek. To jest wsparcie dla rodzin, to jest świadczenie wychowawcze. Natomiast jeśli chodzi o pytanie pana redaktora na temat rezygnacji z pracy, myślę, że nie jest to kwota, która uzasadniałaby zwolnienie z pracy. Natomiast jeśli rodzina miałaby czworo, pięcioro dzieci, czego byśmy pragnęli, i jeśli wtedy matka zrezygnowałaby z pracy, aby tymi dziećmi się zająć, a być może często chciałaby, jednak jest bariera ekonomiczna, ponieważ mąż nie zarabia na tyle, aby mogła sobie pozwolić na rezygnację z pracy, to myślę, że będzie bardzo dobrze, jeśli na ten czas wychowania dzieci będzie mogła z tej pracy odejść, jeśli będzie taka jej wola. Ja myślę, że to świadczenie, ono jest super, tylko że jest kwestia jeszcze natury człowieka. W latach 90., jak restrukturyzowano kopalnie, górnicy dostawali, nie pamiętam, 30 albo 40 tysięcy złotych, ci, którzy odchodzili z pracy. I pomysł był taki, że ci ludzie po prostu zaczną zakładać firmy. A oni po prostu w normalny sposób zaczęli kupować Fordy, Ople, Astre. Pieniądze się rozeszły i dlatego kto wie, czy nie lepiej byłoby w ten sposób. Z tego co wiem, na Ukrainie współczynnik dzietności jest 2,1, czyli są na etapie reprodukcji prostej. Z tego co wiem, polityka tej Ukrainy, która jest w kryzysie, wiele rodzin, młodych rodzin zastanawia się w nocy, a może zróbmy sobie trzecie i dobudujemy dom, bo jest tak duża pomoc państwa, ale taka aktywna pomoc państwa, która pozwala na to, żeby być aktywniejszym. Natomiast tu to zagrożenie, które jest, to po prostu jest zagrożenie wynikające z konsumpcjonizmu. Bo tak jest, że w tych rodzinach, gdzie jest troszeczkę mniej, jeśli się pojawia dodatkowy pieniądz, to jest skłonność do konsumpcji. Świetnie, z punktu widzenia dziecka, świetnie, że on będzie miał rolki, że będzie miał to, że może pójść do, po raz pierwszy być może z mamą, z tatą do restauracji czy gdzieś tam, prawda? Natomiast jest pytanie o to, czy rzeczywiście to będzie tym czynnikiem rodzinno-twórczym. Natomiast tu, pani wojewodo, nie jest dobrze, a powiedziała to pani trzy razy, że wzmocnienie roli państwa w wychowaniu. Nie są to dobre systemy. Od wychowania są konkretne podmioty i przede wszystkim rodzina. Przede wszystkim rodzina. Dlatego bałbym się, żeby państwo mocno ingerowało w wychowanie. Ale idea polega na wsparciu. A zatem wzmocnienie polegające na wsparciu dla rodziny w zakresie zapewnienia pewnego rodzaju potrzeb dla dzieci. Pani wojewodo, sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Program co do zasady jest dobry, bo polskie rodziny wsparcia potrzebują. Nikt z tym nie polemizuje, tylko przyznają panie, że można zrobić coś dobrze lub delikatnie mówiąc mniej dobrze. I teraz sprawa jest taka, zdajemy sobie sprawę, że 500 zł nie załatwia sprawy. Co do tego wszyscy jesteśmy zgodni, że to jest pomoc niewystarczająca i niezałatwiająca wszystkich problemów polskich rodzin. Jest jeszcze jedno magiczne... Zapytam od razu, panie pośle, ile by było jeszcze zdaniem pana wystarczające? Ale bardzo dziękuję. To nie chodzi o to. Chodzi o system wydawania pieniędzy. Czy jeżeli panią należałoby się wsparcie, tak jak tutaj panie reprezentują Prawo i Sprawiedliwość w studio, przyjęłyby pani tą kwotę? Czy nie lepiej dla osób dobrze sytuowanych, którym według waszego projektu należy się 500 zł, które mają tak duże dochody, że nie odczują de facto zmiany jakiejkolwiek, bo 500 zł nie będzie dla nich istotną zmianą, czy tych pieniędzy lepiej nie przeznaczyć dla tych, którzy rzeczywiście tych pieniędzy potrzebują dla matek samotnie wychowujących, czy matek z problemami dzieci chorymi i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jedna sprawa. Jest jeszcze rzecz, o której my zapominamy, a wspomniał o tym pan doktor. Dlaczego kiedyś, pomimo tego, że sytuacja polskiej rodziny była dużo gorsza jak dzisiaj, rodziło się więcej dzieci? Magiczne słowo stabilizacja.
Znaczy, ci ludzie mieli wtedy, jak było, tak było, natomiast mieli pracę, mieli stabilizację. Wy dzisiaj tworzycie system, który ma pomóc polskim rodzinom kosztem polskich przedsiębiorców i kosztem trochę polskich matek, bo sami w swoich przygotowaniach do wprowadzenia tego systemu pisaliście o tym, że zachodzi duże prawdopodobieństwo, że matki będą wykluczane z całego systemu, jeżeli chodzi o pracę. Jeżeli te same pieniądze przeznaczyliby dla faktycznie potrzebujących, a te, które byśmy w sposób zaoszczędzili, pieniądze, które by nie szły dla tych, którzy ich nie potrzebują, w system wsparcia żłobków, w system wsparcia przedszkoli, w system wsparcia tego, żeby kobieta szybko mogła wracać do pracy i nie bała się tego, myślę, że przyniosłoby to demograficznie dużo lepsze efekty niż samo proste, bo to jest łatwe rozwiązanie dla rządu i rozumiem tą pokusę, proste rozdawnictwo pieniędzy. Nie chodzi o to, żeby krytykować państwa projekt, chodzi o to, żeby w pracach w parlamencie go ulepszyć. I tu pojawia się pytanie, czy państwo w ogóle rozważaliście, czy rząd rozważał, żeby podzielić tę kwotę na część na przykład gotówkową i usługową, gdzie oczywiście te proporcje mogłyby być różne, ale na przykład w części usługowej byłoby jakby nakazane, że część pieniędzy musi być przeznaczona na usługi edukacyjne, na usługi kulturalne, na to, żeby rodzina była jakby zobligowana do tego, żeby te pieniądze rzeczywiście, tę wartość wydawać na rozwój dziecka, a nie na czystą konsumpcję. Myślę, panie redaktorze, że byłoby to w pewnym sensie ubezwłasnowolnienie rodzin. Wychodzimy z założenia, że rodzice, opiekunowie najlepiej wiedzą, co dziecku jest potrzebne. To jest sprawa bardzo indywidualna, w której rodzinie, na co te pieniądze są najbardziej potrzebne. Dzisiaj tutaj jest debata o zasadzie sprawiedliwości, natomiast słyszę tutaj takie propozycje, żeby próbować właśnie dzielić z punktu widzenia progu dochodowego. Ja powiem z punktu widzenia praktycznego w samorządach, jak często mamy problem, dzisiaj ustawa o świadczeniach rodzinnych troszeczkę to zmienia, ale właśnie te progi dochodowe często są za niskie w porównaniu do tego, ile faktycznie kosztuje dzisiaj życie. Ile trzeba wydać na wychowanie dziecka, ile trzeba wydać na studia, ile trzeba wydać w ogóle na rozwój swojej rodziny. I dzisiaj trzeba powiedzieć jasno, każdej kobiecie w Polsce, która rodzi dziecko, należy się pomnik. Taki oczywiście symboliczny, w sposób taki, aby podziękować, docenić, promować również rodzicielstwo. My w Stalowej Woli, kiedy ustanawialiśmy becikowe samorządowe, postawiliśmy tylko jedno wymaganie. Musi być ta osoba zameldowana przynajmniej przez 2 lata na terenie Stalowej Woli, musi być naszym mieszkańcem. Nie ma żadnych progów dochodowych, bo uważamy, że każdemu, kto podejmuje ten trud wychowania, należy się docenienie i pomoc ze strony samorządu, ze strony państwa. I dzisiaj są programy żłobkowe. My jako miasto złożyliśmy również aplikację do pani wojewody o wsparcie w programie Maluch. Mamy zamiar wybudować do grudnia tego roku przedszkole integracyjne na 65 dzieci. Oczywiście to też problemu nie załatwi natychmiast. Mamy kolejne potrzeby. Dobrze, ale skoro jeszcze o problemach, muszę pana o to zapytać teraz, w tym momencie. Czy z tym MOPS-em, który ma pan w tej chwili, będzie pan w stanie obsłużyć ten projekt, czy będzie pan musiał zatrudnić na przykład jeszcze 50% urzędników więcej, żeby mogli to policzyć? Na pewno taka skala nie będzie potrzebna. Nawet jeżeli będzie wymagany jakiś wzrost, myślę, że każdy dobry menadżer w samorządzie potrafi tak zorganizować pracę, przesunąć pewnych urzędników. Inne zadania się kończą, inne będą powielane. Tak naprawdę te świadczenia w wielu sytuacjach będą dotyczyły tych samych rodzin. Świadczenia rodzinne będą przy jednym okienku załatwiane. Także nie róbmy Czyli z tego to nie jakiś, będzie tak, że będzie wzrost nie róbmy biurokracji. Właśnie takich problemów i nie twórzmy kolejnych takich zapór do tego programu, bo tak jak powiedziałem, przez lata nie było żadnego kroku w stosunku do tego. Ja pytam o to dlatego, że na konsultacjach takie zarzuty części samorządów. Natomiast o kompleksowości jeszcze, panie redaktorze, jedno ważne zdanie. Rządowy projekt, który jest przygotowywany w tej chwili, a dotyczący budowy tanich mieszkań komunalnych, czynszowych na wynajem. To jest bardzo ważny projekt. Jeżeli mówimy o tworzeniu faktycznej perspektywy dla rodzin, mam nadzieję, że to kolejny fundamentalny krok do tego, aby tworzyć dobry klimat dla rodziny w Polsce. My takie bloki właśnie komunalne, czynszowe, rozpoczynamy budowę 100 takich mieszkań w Stalowej Woli w tym roku, po to, aby właśnie tworzyć prawdziwe, realne potrzeby dla naszych rodzin, tak aby rodzina mogła zamieszkać w swoim tak zwanym kącie, bo to dopiero może powodować, że chcemy powiększyć rodzinę, a wszystkie inne dodatki tak naprawdę pozwalają na te elementy wychowawcze i rozwojowe. Szanowni Państwo,
to zostało już też powiedziane między innymi przez panią poseł, że świadczenie wychowawcze nie ma mieć charakteru socjalnego, nie ogranicza, ani też nie wpływa, nie bierze pod uwagę sytuacji materialnej rodziny. Jest świadczeniem wychowawczym, świadczeniem, poprzez które państwo chce w jakiś sposób ułatwić rodzinie wychowywanie drugiego i kolejnego dziecka. A zatem... Ja wszystko rozumiem i to piękne, co powiedział pan prezydent o wstawianiu pomnika każdej matce, naprawdę. Tylko ja uważam, tak jak tutaj panie siedzą, czy panie z dochodami pani poseł i pani wojewody, czy dla was te 500 zł, gdyby się wam należały, byłoby naprawdę takie istotne? Czy nie lepiej tych pieniędzy przeznaczyć dla faktycznie potrzebujących? Przecież to o to chodzi. Nikt nie mówi nie pomagać rodzinie. Ale panie pośle, idea pomników jest cudowna. Do skorzystania tylko... z tego świadczenia. Mam taką możliwość, jeżeli zechcę, to złożę stosowny wniosek, jeżeli nie, to tego nie uczynię. Naprawdę miałem wrażenie, że z powszechnym rozdawnictwem i że wszystkim wszystko się należy, skończyliśmy się w 89. Naprawdę kierujmy pomoc państwa tam, gdzie ona jest faktycznie potrzebna. Pamiętam i kojarzę tam, gdzie jest faktycznie potrzebna, a nie tam, gdzie będzie tylko pustym gestem. Naprawdę, to jest istotne dla polskich rodzin. To, żebyśmy... to nie jest tworzenie właśnie sfery tylko socjalnej, czy to nie jest promowanie tylko i wyłącznie tej części naszego kraju, która wymaga wsparcia. Czy pan naprawdę uważa, że panu się te 500 zł należy? Tak z czystym sumieniem po ludzku jest pan uważam, w stanie popatrzeć matce samotnie wychowującej? Moja wspaniała żona Aleksandra, która poświęca całe swoje dzisiejsze życie, zrezygnowała z pracy, żebym ja mógł być w tym studiu i zajmuje się naszymi wspaniałymi synami. Uważam, że należy się jej takie wsparcie, należy się moim dzieciom. Jestem przekonany, że każdej, tak jak powiedziałem, matce w Polsce takie wsparcie jest potrzebne. Na pewno znajdą takie potrzeby i będą najlepiej wiedziały, na co wydać te środki, bez żadnych nakazów, że to na płyn do mycia naczyń, to na ubranka. Rodzice najlepiej wiedzą. O tym powinniśmy mówić. To rodzice powinni decydować o tym, w jakim kierunku wychowują, rozwijają swoje dzieci. Jestem głęboko przekonany, że pan będzie wiedział, jak wydać te pieniądze. Dobrze, to jeszcze, żebyśmy tylko zamknęli to jakąś puentą. Decydujemy się na rozwiązanie, które wprowadziły wcześniej takie kraje jak Norwegia, Finlandia, Szwecja, Francja. Niemcy. No właśnie, niektórzy mówią bogaci wtedy, kiedy mieli olbrzymie wzrosty gospodarcze i pewnie powinniśmy zacząć od tego, czy nas stać na to. No państwo jesteście przekonani, że nas stać jako państwo i że możemy to zrobić dla polskich rodzin, no to w takim razie musimy poczekać na efekty, prawda? Tak, z tym, że oczywiście efekty przyjdą po latach. Musimy być cierpliwi i musimy podejmować kolejne kroki, bo tak jak wspomniałam, to jest dopiero pierwszy etap, a potrzebne są te rozwiązania systemowe, o którym mówili panowie. To każdy sposób na to, żeby nie sprawdziły się prognozy demograficzne, że w 2050 roku będzie nas nie więcej jak 32 miliony. Każdy sposób, by to zrealizować, po prostu powinno się mu przyklasnąć. Natomiast najistotniejsze jest, żeby te działania nie wynikały z programu partyjnego, tylko żeby wynikały z tego, co po prostu wynika, co tkwi w narodzie. Natomiast sposób, jaki jest to wdrażany, sugeruje, że część ta polityczna, propagandowa momentami jest istotniejsza niż to, co jest meritum. Założenie jest ekstra, założenie jest dobre, tylko jest pytanie, w jaki sposób, jakie będą konsekwencje tego programu i mam nadzieję, że za 3-4 lata, jakbyśmy się spotkali, że ta tendencja po prostu tego spadku, że ogłoszę państwu, że tak w Polsce nie mamy 1,39, a mamy 1,55. Ale też chodzi o to, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali do tych krajów, gdzie te zasiłki na dzieci otrzymują, przepraszam, nie zasiłki, wsparcie. I tam w Wielkiej Brytanii rodzą się dzieci polskich obywateli. W tamtym roku urodziło się w Wielkiej Brytanii między 40 a 50 tysięcy Polaków. Oni nie będą pomnażać tu bogactwa i to jest to najgorsze. To jest ten ale jedna rzecz, którą musicie zwrócić państwo uwagę. I bądźmy uczciwi w dyskusji, bo na to, żeśmy sobie wspólnie zasłużyli. Przecież Polacy nie wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii po to, żeby brać zasiłki. Polacy tam ciężko pracują, pomnażają dochody budżetu brytyjskiego, mają tam wolność większą niż w Polsce, łatwiej zakładają firmy, szybciej wchodzą w system
Tam żaden Polak nie jest na zasiłku, tam Polacy bardzo ciężko pracują, co do tego się zgadzamy. Zdaje mi się, chodzi że o to, żeby mogli robić to tutaj. Zupełnie nowy wątek, nową dyskusję. Bardzo Państwu dziękuję. Obiecuję, że debata o emigracji jeszcze przed nami i o tym, dlaczego Polacy, młodzi Polacy emigrują, będziemy z pewnością rozmawiać. Bardzo Państwu dziękuję. To był program Konkrety i Opinie. Do zobaczenia za tydzień.